To już siódmy raz, jak ulicami Wielunia przeszedł Orszak Trzech Króli. Tym razem w poniedziałek, 6 stycznia, specjalne uroczystości rozpoczęły się od nabożeństwa w kościele pod wezwaniem świętego Józefa. Zaraz po nim orszak prowadzony przez Trzech Króli na koniach przemaszerował ulicami Wielunia. Wielobarwny orszak dotarł tak jak w poprzednich latach do wieluńskiej hali w Osiru, gdzie miała miejsce druga część Święta Trzech Króli. Ja, Melchior, tobie najwyższy kapłanie, przynoszę kadzidło w darze. Ja, Baltazar, ofiaruję tobie, królu, zbawco nasz, Mirmę. Dziękujemy dostojni królowie, żeście mimo trudności do żółtka przybyli. Wracajcie więc do siebie, ale inną drogą, by szatan nie utrudniał wędrówki ku Bogu. Panie Jezu, tobie oddajemy dzisiejsze wydarzenie. Tobie zamierzamy nas tutaj zgromadzone. Tobie zamierzamy nasze rodziny, nasze miasto, całą naszą ojczyznę. Wierzymy, że dar Twojego błogosławieństwa przemienia nie tylko nasze dusze, ale przemienia też nasze ciała. Przemienia nasze myślenie, dlatego Tobie zamierzamy, Tobie oddajemy dzisiejszy dzień i naszą przyszłość. Gwiazdą tegorocznego kolędowania był zespół Nie ma go tu. Formacja wystąpiła z kolędami, ale też własnym repertuarem. Zespół Nie ma go tu na muzycznej scenie pojawił się dość niespodziewanie i od razu zrobił na niej wielkie zamieszanie. Formacja powstała w 2015 roku, kiedy opracowany przez jego członków utwór Błogosławieni Miłosiernie został wybrany hymnem Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Przebojem Niemądrość Świata Tego grupa potwierdziła swój twórczy potencjał, zaś kolejnymi zyskała dziesiątki tysięcy fanów oraz miliony wyświetleń na YouTubie. Nic więc dziwnego, że zespół zawitał także do naszego miasta. Z Bogu raduje się mój duch, bo...